Ósma Liga Mistrzów. Z najnowszych badań wynika, że co 128 para w Polsce jest w stanie przerwać stosunek w momencie, gdy tylko pojawia się nowy odcinek magazynu Ósma Liga Mistrzów. Wniosek jest prosty. Im mniej odcinków, tym lepiej. Witamy w 11 odsłonie programu promującego nasze największe piłkarskie skarby na całym świecie. Playing like shit. It's really rubbish. There's no atmosphere. There's nobody at all over here. And I really don't know why I came all the way from Belgium just for this. Tak, to właśnie w naszej ósmej lidze grają najbardziej utalentowani bramkarze. Ja jestem obrońcą to. A dzisiaj co? Dlaczego na bramce? Nie ma bramkarza tam. Nie macie w ogóle bramkarza? Znaczy jest, ale nie przyjechał dzisiaj. Jest trzech bramkarzy. Trzech bramkarzy i obrońca musi bronić. To bez wątpienia w ósmej lidze padają najpiękniejsze gole. O kurwa! Trener mówił, że zasłużyłeś na jakieś porządne papierosy. A ja tam palę, no tak. Od czasu do czasu do alkoholu częściej, a tak to tak. A nad prawidłowym przebiegiem gry czuwają nieomylni sędziowie, których zawsze traktuje się z należytym szacunkiem. Zapraszamy na ekspresowe, kartofliskowe podsumowanie ostatnich szlagierów klasy B i innych rozgrywek na poziomie. Co my tu będziemy oglądać zaraz, panie? No będziemy pewnie oglądać spektakl, jakich mało, kurna, nie? Zaczynamy od wizyty w dobrze znanym polskim Wisconsin. Tu rozegrano wielki mecz o ostatnie miejsce w tabeli. Pogoń Wiskitki kontra Orion Cegłów. No czyli kto przegra, to wygra, czy kto, widzimy, kto wygra, to przegra? Jak to i jest? I tak, i nie, i tak, i tak. No panie ambasadorze, jak tam kontrola na wierzchni? Pitch inspection. Radek, czego on jest tym ambasadorem, bo zapomniałem. Akcji wypierdolmy wulgaryzmy ze stadionów. No Wimbledon to nie jest, proszę państwa. Ten mecz to tak zwane pół derby. Na taki hit nie potrzeba nikogo mobilizować. We trzech jesteście na razie. Goście dopisali. No tam chłopaki kończą flaszkę w szatni. A idą właśnie, no. No to butle w dłoń i zaczynamy. To nie ma liniowych żadnych dzisiaj? Na cholerę liniowi, jak nie ma linii. Łatwiej chyba spotkać kobietę z penisem, niż zobaczyć mecz w Wiskitkach bez urodziwej bramki. Nie inaczej było oczywiście i tym razem. Oto gol dla gości. O kurwa! Maniek, te buty kurwa zawsze tymi chłopaki to nie pomagają. Takie buty ma? No, chyba od Ronaldo z autografem. No a ile dałeś za te buty, no? Nie wolę nie zdradzać, bo to no co, naprawdę specjalne. 7,5 stówy, tak? Prezes, stój, nie, nie, nie. Ale dałeś 7,5 stówy za buty? O, poszedł prezes, tak, dałem sobie 7,5 stówy za buty. No i co, i same miały grać? No i połowicznie grały, no. A teraz zobacz, jak się bramkę strzela z tych nowych butów. Maniek może i pierdolnąć w tych butach, on ma dobre uderzenie. Zobacz, teraz zobacz, tak się wolny robi. No, zobacz to. No nie rozchodził, no. Czepiacie się, chłopak. Spotkanie zakończyło się wielkim skandalem. Na boisku padł remis 3-3. Brak rozstrzygnięcia, kto jest najgorszy w lidze, to dramat. To czego zabrakło? Droższych butów może. Jeżeli nie można wyłonić najgorszej drużyny z tej ligi, więc tą ligę trzeba należy anulować, no niestety, proszę państwa. Przed nami kolejne wielkie starcie na poziomie, na który wspiąć się mogą tylko nieliczni. Wielkie derby renomowanej gminnej ligi w Malanowie. Tu też podobno grają taką padakę, aż miło. Czy to jest najgorsza liga w Polsce? Mam nadzieję, że tak. Retro Bibianna kontra PKS Orzeł Dziadowice Folwark. A pan co kurwa? W trosce o widzów obie drużyny dogadały się na remis 3-3. To korzystny rezultat dla obu zespołów i sędziego. To nie jest ustawiony remis? No nie no. Czyli to będzie nieustawiony remis. Ma być 3-3 czy nie? Możliwe. Będzie 3-3.
Zdecydowanie będzie 3-3, tak mi śmierdzi remisem 3-3. Pierwsza faza spotkania to gra typu gender, bezpłciowa. Skoro nie potrafimy wykorzystywać sytuacji, no to chyba nie ma co ich stwarzać. Przy takim założeniu rezultat 3-3 był dość poważnie zagrożony. Zaczynało się robić nerwowo. Niektórym jarała się dupa i nie tylko. Panie kierowniku, co pan tak dużo palił? Chuj ci do tego, kurwa. Dużo jesz, kurwa, no i co? Damian, o ile kiełbasa? Po 4. Kiełbasa po 4? Po 4. Piekarnia za darmo. Co? Piekarnia za darmo. O kiełbasce. Aha, czyli mam nie płacić. O kurwa! Ojejku! Ojejku! Nie widziałem bramki, bo się zajmowałem kiełbasami. Kiełbasy nieźle schodziły z grilla, a zawodnikom schodziły piłki z nogi. O kurwa! Ja pierdolę, on bramkę strzelił. Panie, co to za tańce brzucha z przodu tam? Tańce brzucha, no. Trzeba było trochę, no. Oficjalnie przepraszam zawodników Retro Bibianna. To nie tak miało być. A zawodnicy zespołu Retro Bibianna powinni przeprosić za bardachę, jakiej narobili w swoim polu karnym. Efekt? Czwarta bramka dla Dziadowic i planowany remis 3-3 poszedł się... No właśnie. No i dupa. Mecz zakończył się oczywiście remisem, ale zamiast 3-3 było 4-4. O kurwa! Nie czuje się pan oszukany? Miało być 3-3. Tak właśnie, jest 4-4. Nigdy więcej tu już nie przyjadę. Mój związek się sypie, wszystko się sypie przez to. Bo powiedziałem, że będzie 3-3. Kto mi teraz uwierzy? Ale co, wychodzi na to, że w tej lidze to nawet porządnie meczu nie można ustawić. No tak na to wychodzi. Amatorzy pełną gębą. A teraz przed nami kolejna ustawka! A nie zapłacili? No jeszcze mam puste kieszenie. Dobrze, ale liczy pan, że którzy zapłacą? Nie wiem, kto pierwszy przyjdzie. Czyli no. Pan jest tej mafii sędziowskiej jednak. Tak? No właśnie. Do fryzjera zapraszamy do Wrocławia w poniedziałek, ma pan wezwanie. Dobrze. Jesteśmy na wielkim finale Ligi Mistrzów, a w nim wystąpi przemęczone ciężkim sezonem Coco Jumbo Warszawa. Jak nastroje, panie trenerze? Są bardzo dobre. Trochę przemęczeni jesteśmy sezonem. Ale co, sezonem? No, bo to dla nas to za długi, to 2 mecze na sezon powinny być. Do finału zaproszono również prawdziwych wymiataczy. Zespół kartofliska.pl. Kokosy czy kartofle? Oto jest pytanie. Żeby pan coś powiedział w ogóle tak już w ogóle przed meczem. Ja chciałem powiedzieć, że jeszcze przed meczem zostałem wybrany najgrubszym zawodnikiem meczu finałowego. Ale tak jak nastrój ten. A nastrój, To spoko, spokojnie, tak? Już byłem w ubikacji, bo trochę obsrany jestem, nie? A pokaż pan. Nie, tam czarne gacie ma, to nie widać, że nie się obsrał. Nie widać. Na prośbę kolegów z FIFA i UEFA mecz rozegrano w nowatorskim systemie 7-7, 4 razy po 15 minut. Co nie umrą, panie sędzio? Tu zakład pogrzebownie daleko. Najbardziej o śmierć otarł się jednak pan operator. Kurwa mać! A to nie jest wcale złudzenie optyczne. Coco Jumbo strzela gola! Proszę państwa, historia tworzy się na naszych oczach. Ale zajebał! Kokosy zdobywają swoje pierwsze trofeum. Srebrne medale za drugie miejsce w finale 8 Ligi Mistrzów. Po strzeleniu 7 bramek ze spalonego, drużyna kartofliska musi zadowolić się medalami koloru złotego. No tak, oni za grubi byli trochę. No, dobra, teraz idziemy się piwa napić i będzie dobrze. Gratuluję. No nie da rady z wami przegrać, no. No jak to pani sędzio z tą kontuzją jest, może mi pan powiedzieć? Już taka piękna pani mnie wyleczyła. Co pani mu dała? No. Tajemnica służbowa. Co, pawulon chyba? Ja to się nie znam na lekach, wie pan. No dobra, zejdźmy na ziemię. Ziemia! Ziemia! O! Prawie ziemia. Do ziemi! Bramkę! Ziemia, ziemia! Ziemia, nie gdzieś tam nie w niebo. Tu dzieci patrzą. Dzieci polskie patrzą! Przy takich meczach zakwasy dostaje się od samego oglądania. Warszawska Liga Oldboyów. Derby. Marymont kontra Polonia. B-klasa to nie jest, ale tutaj jest gorzej niż lepiej. Albo nawet lepiej niż gorzej. Teraz po ziemi. Mam uczulenie na dobrą piłkę. Tak,
Ale za wysoko, ale dobrze. O, popraw. O kurwa. Maremont wygrał 5-1, a kibice na trybunach starali się wygrać internet. Wiesz, bo niektórzy mają kłopoty z ogarnięciem tych internetów, innych tych Twitterów. Ja na przykład. Ja napisałem tekst na Twittera po raz pierwszy dzisiaj, napisałem jeszcze nie wysłałem. Jestem na Twitterze zarejestrowany. A co, a ma pan znaczek? Jak to znaczy? Żeby wysłać wiadomość na Twitterze, trzeba mieć znaczek pocztowy. A na Facebooka też trzeba mieć, bo to tego nie wiem. Na Facebooka nie trzeba mieć znaczka. Ja. Dobra, kończ Turku ten mecz, bo już ten. Zlepa na zamknął. Mecz się kończy i smutek przychodzi na oczy. I na koniec kurtuazyjna wizyta na meczu klasy A, czyli siódmej ligi. To była czysta poezja. Agape w Białęce rozgrywa spotkania. Dziś grało z Łomiankami i grało w ubraniach. Niestety, Łomianki drugie mecz przegrały 3-1, a dokładnie 1-3. Zawsze pamiętajmy, żebyśmy nie byli to my. Panie Waldemarze, jakie jest najlepsze piwo na takim meczu? Żadne. Nie pije się piwa na obiektach sportowych. Tylko czysta wódka, panie Waldemarze.